Witam bardzo serdecznie z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Świętej Trójcy w Lublinie i pozdrawiam wszystkich oglądających codziennik biblijny. Dziś wsłuchajmy się w słowo Księgi proroka Izajasza i słowo z listu apostoła Pawła do Kolosan. Obciążyłeś mnie swoimi grzechami, utrudziłeś mnie swoimi przewinieniami. Ja mogę przez wzgląd na siebie zmazać Twoje przestępstwa i Twoich grzechów nie wspomnę. Was, którzy niegdyś byliście Mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki Wasze były złe, teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć. Drogie siostry i drodzy bracia, w Jezusie Chrystusie nasze rozważenie Bożego Słowa rozpoczynamy od fragmentu z Księgi proroka Izajasza, z rozdziału 43, chyba jednego z najbardziej znanych rozdziałów tej księgi. W niej Pan Bóg otwiera się przed swoim wybranym narodem, Izraelem. Mówi o swoich emocjach, o miłości, o trosce, którą zawsze okazywał Izraelowi, już od momentu, kiedy wyprowadził ten naród z ziemi egipskiej, przeprowadził przez Morze Czerwone i doprowadził do krainy mlekiem i miodem płynącej. Jednak, mimo oczekiwań Pana Boga, naród izraelski nie odwdzięczył się jakoś specjalnie za to, co Pan Bóg dla niego uczynił. Zapominał o Bogu. Co więcej, jeżeli już coś chciał przynieść przed Boże oblicze, to był to grzech i wina, której doświadczali. Pan Bóg nazwał to, co robił naród izraelski, obciążeniem. Zamiast wdzięczności, zamiast radości, obciążyłeś mnie swoimi grzechami, utrudziłeś mnie swoimi przewinieniami. Dziś my, ludzie XXI wieku, wydaje się, że niewiele różnimy się od ludzi żyjących 2500 lat temu w Izraelu. Również często nie okazujemy wdzięczności Panu Bogu za Jego łaskę, za Jego miłość, za Jego miłosierdzie, często przypisując sobie, swojej sprawności, swojej kreatywności to, kim jesteśmy, co robimy. Jedynie wtedy znowu, kiedy przychodzi grzech, kiedy nasze sumienie jest obciążone czymś, przypominamy sobie o Bogu. Często tak, jak mówi to przysłowie, jak trwoga to do Boga. I wtedy znów obciążamy Boga swoimi grzechami, trudzimy Go naszymi przewinieniami. Pan Bóg jednak wziął nasze grzechy i nasze winy na siebie. I tak jak niegdyś byliśmy wrogo usposobieni do Niego, a uczynki nasze były złe, tak teraz pojednał nas z sobą przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa. W tej roli przede wszystkim widzimy teraz naszego Boga, w roli Tego, który umarł za nasze grzechy, roli Tego, który wziął naszą winę na siebie. Ciągle jednak pozostaje to pytanie, które Pan Bóg nam zadaje. To wszystko dałem Ci, a coś uczynił Ty.